Witamy bez krawata. Naszym dzisiejszym gościem jest Albert Bartosz, prezes Fundacji Mała Orkiestra Wielkiej Pomocy. Ja nazywam się Paweł Plinta. Pierwsze pytanie, panie Albercie. Działa pan społecznie. Skąd u pana taka potrzeba? Jeżeli państwo pozwolą, przypomnę króciutko historię Małej Orkiestry Wielkiej Pomocy. Wszystko zaczęło się w 2009 roku, kiedy dwójka podopiecznych naszego stowarzyszenia Joker Oświęcim, czyli miejsca, gdzie uczymy dzieciaki grać w brydża, dwójka podopiecznych tego stowarzyszenia miała dziecko. Okazało się, że to dziecko jest chore na mukowiscydozę. Poprosili mnie osobiście o pomoc. Ja, zastanawiając się, co można dla nich zrobić, pomyślałem, że może byśmy zorganizowali jakiś koncert, żeby nagłośnić sprawę ich potrzeb, bo byli w bardzo trudnej sytuacji. Mukowiscydoza to śmiertelna choroba, która jest bardzo trudna w leczeniu. Udało nam się zorganizować ten koncert, okazał się on naprawdę spektakularnym sukcesem. Parę niesamowitych rzeczy stało się na scenie. Już wtedy bardzo głośne nazwiska dla nas zagrały Paweł Baby Mąciwoda z legendarnej grupy Scorpions, Marek Piekarczyk z TSA, ludzie, którzy grają w grupie Breakout, a ich formacja nazywała się Niebo, i jeszcze mnóstwo innych muzyków, w tym muzycy jazzowi. Do legendy przeszło wtedy to, co stało się na scenie, czyli pojedynek jazzowego basisty z Pawłem Baby Mąciwodą na gitarze basowej. To była rzecz niesamowita, 10 minut niesamowitości scenicznej. Działacie już 2 lata? Działamy jeszcze ciągle niespełna 2 lata, jeżeli chodzi o kwestie formalne. Oczywiście największe natężenie naszej działalności miało miejsce, o ironio, pod moją nieobecność, to znaczy przy całej pomocowej akcji dla mojego dziecka, czyli dla Igora Bartosza. To miało miejsce w 2010 roku. Niesamowity, absolutnie cudowny i spektakularny zryw społeczny. Większość mieszkańców Oświęcimia, powiatu oświęcimskiego, ale też wielu ludzi spoza tego miejsca, z całego świata, z Republiki Południowej Afryki, ze Stanów Zjednoczonych, z Australii. Tak jak mówiłem, stało się coś, czego nikt się nie spodziewał, że może się w ogóle stać. Ja to oceniam w kategoriach cudu, nie tylko z punktu widzenia medycznego, bo moje dziecko dzisiaj jest zdrowe, ale również z punktu widzenia społecznego, bo nikt nie wierzył w to, że coś takiego może się wydarzyć. No i skończyło się to tym, że moje dziecko wyzdrowiało, no i nie bardzo można było to zostawić sobie amuzą, coś trzeba było zrobić z tym potencjałem. No i jakby naturalnym następstwem tego było sformalizowanie naszej działalności, czyli stworzenie podwalin dla funkcjonowania fundacji jako bytu prawnego, która powstała 10.10.2010. Komu do tej pory udało się pomóc? Bo najważniejsi są podopieczni. Fundacja ma kilka zasad, którym stara się być wierna, ale celowo podkreślam słowo stara się, ponieważ nie zawsze jest to zgodne z rzeczywistością. Po pierwsze, działamy tylko i wyłącznie na terenie powiatu oświęcimskiego i to robimy z wyrachowaniem. To ma służyć przede wszystkim temu, żeby wszystko było niezwykle transparentne, żebyście państwo mogli w zasadzie w każdym momencie skontrolować, co robimy i dla kogo, żebyście mogli spytać tych dzieciaków i ich rodzin, czy ta pomoc rzeczywiście do nich trafia. Po drugie, ze zbiórek publicznych nie zabieramy ani jednego grosza. Przyjęliśmy taką zasadę, że będziemy sobie radzić w inny sposób, z własnych składek, z pieniędzy od sponsorów, których serdecznie pozdrawiam. Robimy wszystko to, co towarzyszy imprezom, czyli plakaty, nagłośnienie, jakieś inne rzeczy organizacyjne, zwrot kosztów podróży dla zespołów. Natomiast to, co zbierzemy, absolutnie w 100% trafia na subkonta dzieciaków. I tych dzieciaków do tej pory było 9, teraz będzie 10 dziecko, ponieważ my naraz staramy się pomagać tylko i wyłącznie jednemu dziecku. Tam nie ma żadnych ram czasowych wyznaczonych, że to ma być, nie wiem, pół roku czy rok. Najczęściej jest to około pół roku organizowania imprez i potem staramy się zająć innym dzieckiem, a temu dziecku jeszcze cały czas systematycznie pomagamy, ale już jakby nie w takiej formie imprez. Pomagamy, nie wiem, przy zbieraniu środków, przy tworzeniu ulotek na 1%, czy tam przy takich potrzebach codziennych, jak załatwianie, nie wiem, dentysty na przykład. Jakiego rodzaju pomoc dla dziecka jest potrzebna? Co to są, jakie to są konkretne rzeczy? No to wszystko jest uzależnione od specyfiki choroby danego dziecka, bo my pomagamy dzieciom, które w większości są narażone na utratę życia. To są choroby nowotworowe, to jest mukowiscydoza, o której wspomniałem. To są też dysfunkcje ciała i umysłu, czyli na przykład, nie wiem, dysplazja mięśniowa czy przepuklina mózgowa. Takie dzieciaki z takimi chorobami są bez kontaktu i są zdane 24 godziny na
to, co zrobią z nimi i dla nich rodzice, one nie są w stanie funkcjonować same. Niestety takich dzieciaków jest dość sporo, a w naszym społeczeństwie niewiele się o tym mówi. I przy okazji jakby to, co rykoszetem osiągnęliśmy poprzez działanie Małej Orkiestry Wielkiej Pomocy, to to, że o takich rzeczach mówi się coraz więcej, a pomocowość jako taka, zdaje się, jest coraz bardziej popularna, czego dowodem niech będzie choćby to, że ja byłem zaproszony na Uniwersytet Jagielloński z wykładem na temat niesamowitego zjawiska rozwoju pomocowości w powiecie oświęcimskim na przykładzie działania Małej Orkiestry Wielkiej Pomocy. Więc jeżeli chodzi o te dzieciaki, wracając do pytania, które są z dysfunkcjami mięśniowymi, to dla nich zbiera się po prostu na leczenie i na rehabilitację. To jest kilka tysięcy miesięcznie i to są stałe koszty, od których nie sposób uciec. Jeżeli chodzi o dzieciaki z nowotworem, to największą ilość pieniędzy wydaje się po skończonym leczeniu tak naprawdę, bo leczenie, które przeprowadzane jest w Polsce, ono nie do końca jest szczęśliwe, to znaczy są różne szkoły na ten temat, ale na przykład w Polsce nie podaje się żadnych leków osłonowych, co jest w zasadzie tragiczne w skutkach. Ja mam najlepszy przykład dzisiaj tego na własnym dziecku, gdzie okazało się, że mój syn ma zniszczony żołądek i zagrzybiony cały przewód pokarmowy. To wynika właśnie z działania leków, którym był poddany i naświetlań. W Niemczech, gdzie też się leczyliśmy, przy każdej kuracji chemią podawane są leki osłonowe. Tutaj trzeba je sobie kupić samemu. No i to, co następuje później, żeby ten organizm wrócił do racjonalnego funkcjonowania, to jest cała masa przeróżnych środków, które są mu podawane, a które w Polsce nie są refundowane. Ale spytam pana jako społecznika, ale też właśnie przede wszystkim rodzica dziecka, które było ciężko chore. Czy takie działania społeczników są potrzebne? Gdzie jest służba zdrowia państwowa? Znaczy, to jest bardzo trudne pytanie, bo zawsze istnieje pewien dysonans. To jest mój dysonans moralny, z którym ja się muszę zmierzyć od czasu do czasu, czy pomagać temu, czy innemu dziecku, bądź też czy pomagać w ogóle. Ale kiedyś ktoś poprosił mnie, żebym rozmyślając na ten temat, spróbował to zrobić z drugiej strony. Co może obchodzić chorego na białaczkę Kubusia to, że nie istnieje na świecie instytucja, która chce mu pomóc? To dziecko chce żyć, a jeżeli my stworzyliśmy Małą Orkiestrę Wielkiej Pomocy po to, żeby takim dzieciakom pomagać, to jakby wychodzimy naprzeciw takiemu jasno skonstruowanemu pragnieniu. Nie zadaję sobie takich pytań, czy to dobrze, czy to źle, że instytucje państwowe nie pomagają w 100%. Jak sam kiedyś zadzwoniłem do Narodowego Funduszu Zdrowia z prośbą o sfinansowanie leczenia za granicą, dowiedziałem się od urzędnika, że państwo nie jest instytucją stworzoną do tego, żeby ratować 100% życia swoich obywateli. Życzę wszystkiego najlepszego temu panu i dużo zdrowia dla niego i dla bliskich. Jak reagują ludzie, gdy prosi ich pan i pańscy współpracownicy o pomoc? Nie mówią czasami, tyle osób prosi nas o pomoc, dość tej żebraniny. No jak pan wie, panie redaktorze, świat jest pełen dysonansów i tutaj sytuacja jest dokładnie taka sama. Część ludzi reaguje absolutnie fantastycznie, a część z pewnym znużeniem, frustracją i tego typu objawami. Natomiast chciałbym tutaj przed kamerami się zdeklarować, że naprawdę ci ludzie, którzy nam pomagają i możliwość konfrontowania się z nimi, spędzenia z nimi kilku dni, porozmawiania, wymiany poglądów, myśli, to są ludzie, którzy są otwarci, to są ludzie z otwartymi sercami, i umysłami, którzy mają nie tylko świadomość tego, że to, co robimy, jest potrzebne i ważne, ale również potrzebę angażowania się w to wszystko. Fundacja podziałała na sporą część społeczeństwa jak katalizator, dlatego że było dużo ludzi, którzy chcieli pomagać, nie bardzo wiedzieli, jak za to się zabrać, a my całkiem przypadkiem zresztą stworzyliśmy im narzędzie do tego, które jest wykorzystywane już w tej chwili. To znaczy chodzi o to, że nie tylko my jesteśmy inicjatorami pewnych działań, w tej chwili te działania inicjowane są jakby gdzieś na boku, a my jesteśmy wykorzystywani jako narzędzie, z ogromną przyjemnością oczywiście. Wy pomagacie dzieciom, a kto pomaga wam? No, tych instytucji jest dosyć sporo i musiałbym tutaj spędzić dużo czasu, żeby je wymienić. Ja powiem tylko o najważniejszych. To są oczywiście urzędy, Urząd Marszałkowski, Starostwo Powiatowe, Urząd Miasta. Współpracujemy z policjantami. Tutaj na całą Polskę niedawno była rozpropagowana akcja tego, jak pomagali nam policjanci ze Skawiny, którzy przekazali nam swoje pieniądze na jedno ze swoich dzieci. Pomaga nam, nie wiem, Akademia Nauki, która nam rozkleja plakaty, drukarnie, tak jak Multimedia Partner i inne, które drukują nam plakaty. Pomaga nam bardzo, bardzo mocno Oświęcimskie Centrum Kultury, pomaga nam MOKSIR w Chrzanowie.
pomaga nam MOKSIR w Brzeszczach. To są instytucje, z którymi współpracujemy na bieżąco. Współpracuje się z nimi fantastycznie. W Domu Kultury w Zatorze Gminnym też robiliśmy koncerty i też mamy super doświadczenia. Jeszcze jesteśmy przed realizacją jakichś działań w Kętach, bo to jest ostatnie to miasto satelickie w powiecie oświęcimskim, gdzie w zasadzie nie zrealizowaliśmy niczego, ale to jest kwestia czasu, myślę, i kwestia rozmów. Wszystkie szkoły nam bardzo pomagają. Pomagają nam grupy taneczne, takie jak, nie wiem, Prestiż czy Grawitacja. Muszę wymienić naszego sponsora strategicznego, czyli firmę Plant Pols z Zaborza, firmę Aksam, z którą razem robiliśmy z Towarzystwem Hokejowym Unia Oświęcim ogromną imprezę pod tytułem Mecz Gwiazd Hokeja na Lodzie. No, tych instytucji jest naprawdę, naprawdę bardzo dużo. One są wymienione wszystkie na naszej stronie internetowej, czyli na mowp.pl. Przepraszam wszystkich tych, których tutaj nie wymienię, ale to z braku czasu. Odsyłam na stronę wszystkich zainteresowanych, a tych, którzy są zainteresowani kontaktem z nami i wspomaganiem naszych działań, również odsyłam na tą stronę. Tam są wszystkie namiary i kontakty na mnie. Zapraszam serdecznie. Pracuje pan w agendzie Urzędu Marszałkowskiego, jest pan prezesem Małej Orkiestry Wielkiej Pomocy, jest pan też prezesem Rotary Klub Oświęcim. A nie ma pan takiego czasami wrażenia, czy nie mówią panu, strach otworzyć lodówkę w Oświęcimiu, bo tam już jest Albert Bartosz. Skąd ta energia, skąd ten czas na to wszystko? Moja koleżanka, która pracuje w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau, twierdzi, że ja mam taką wersję ADHD dla dorosłych i to jest wszystko pochodna tego. Gwoli poprawki jestem prezydentem Rotary Klubu Oświęcim. I to jeszcze nie koniec, bo jestem jeszcze wiceprezesem do spraw brydża w Stowarzyszeniu Joker Oświęcim. To, czym się jeszcze zajmuję, to szkolenie młodzieży brydżowej. To się muszę pochwalić ogromnymi osiągnięciami. Joker wyprodukował na przykład wicemistrza świata w brydżu sportowym. I ten brydż też zajmuje jakby jakąś część mojej egzystencji. Proszę Państwa, ja przyjąłem taką zasadę dla swojego funkcjonowania, że ja dostałem od ludzi i od instancji najwyższej rzecz absolutnie nie do przecenienia i czegokolwiek bym nie zrobił w czasie tym, który mi pozostał tutaj na ziemi, to nawet w małym stopniu nie jestem w stanie się odwdzięczyć za to wszystko, co dostaliśmy. No więc staram się chociaż w maleńkim stopniu tym wszystkim, co i jak robię, spróbować to zrekompensować, choć jak mówię, ze świadomością tego, że w pełni nie uda mi się to nigdy. Pomoc dzieciom to takie ciepłe, takie wzruszające, takie potrzebne. A może w Oświęcimiu coś pana tak wkurza po prostu, taka biała gorączka. Są takie rzeczy. Znaczy, ja muszę naprawdę szczerze, ja wiem, że nikt mi w to nie uwierzy, ale ja muszę naprawdę szczerze powiedzieć, że nie wiem, na 100 działań, które próbuję podjąć i 100 rozmów z ludźmi, czy to są urzędnicy, czy zwykli ludzie, handlowcy, nie wiem, ktokolwiek inny, może zdarza się jedna, która jest jakąś tam rozmową, z której jestem nie do końca usatysfakcjonowany, czy wręcz zażenowany, ale w związku z tym, że zazwyczaj te proporcje, ja mam tego świadomość, wyglądają dokładnie odwrotnie, to ja nie mam najmniejszego prawa narzekać. Wszyscy naprawdę bardzo, bardzo nam pomagają i bardzo bym chciał, żeby tak zostało. Czy warto przekazać 1% podatku na Małą Orkiestrę Wielkiej Pomocy? Czy warto przekazać 1% na organizacje, stowarzyszenia, które pomagają? Mała Orkiestra Wielkiej Pomocy nie jest jeszcze organizacją pożytku publicznego, dlatego że tu muszą minąć 2 lata od rozpoczęcia działalności. W przyszłym roku już będziemy. Natomiast my współpracujemy z Fundacją Dzieciom Zdążyć z Pomocą w Warszawie, gdzie nasi podopieczni mają swoje subkonta i tam na poszczególnych naszych podopiecznych można ten 1% przekazywać. To jest też dla nas wygodne, bo my w zasadzie jesteśmy tylko pośrednikiem w zbieraniu pieniędzy. Znaczy, my zbieramy pieniądze, później wpłacamy od razu na tamte konta i rodzice sobie skorzystają już z tych pieniędzy jakby tam. I to jest bardzo dobre rozwiązanie z naszego punktu widzenia, bo ono jest czyste i klarowne. Oczywiście, że warto przekazywać 1%, proszę Państwa. No, proszę sobie nie pozwalać na to, żeby te pieniądze szły do Urzędu Skarbowego, bo to jest dar Waszego serca. Ja wiem, że to brzmi nieco patetycznie i górnolotnie, ale to trudno w jakikolwiek inny sposób ująć w słowa. Dawanie naprawdę może mieć niesamowite skutki dla samego człowieka, który obdarowuje. Wiele razy słyszeliście pewnie, że dobro powraca. Ja chciałem wam z tego miejsca zagwarantować, że naprawdę tak jest. To może mieć różny wymiar i różny bilans czasowy temu może towarzyszyć, ale wcześniej czy później tak to się kończy. Dobrze się kończy. Dziękuję za rozmowę. To była przyjemność, ja dziękuję bardzo. Jeszcze jeżeli Państwo pozwolą, ja chciałbym naprawdę z całego serca raz podziękować wszystkim mieszkańcom Oświęcimia i powiatu oświęcimskiego za ich niesamowitą ofiarność.
Wiem, że Państwo możecie być zmęczeni, że tych organizacji, które wymagają od Was różnych rzeczy, jest sporo, ale jesteście niesamowici. Zapraszam bardzo serdecznie na nasze imprezy. Już niedługo wielki charytatywny jarmark wiosenny 1 kwietnia w Oświęcimskim Centrum Kultury. Pomagamy kolejnemu choremu dziecku. Będzie fajna impreza, którą pewnie już znacie. Zapraszam bardzo serdecznie. Namawiam młodych ludzi do działania. Wolontariat jest świetny, jeżeli będziecie chcieli podziałać z nami. Zapraszam na spotkania Małej Orkiestry. Wszystkie informacje znajdziecie na stronie mowp.pl. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był Albert Bartosz, prezes Fundacji Mała Orkiestra Wielkiej Pomocy. Zapraszamy na kolejny odcinek Bez Krawata.